Sosnowiec i Zabrze mają specjalne zespoły, które zajmą się kwestią sprzedaży klubów piłkarskich w tych miastach. To jedne z pierwszych kroków zmierzających do prywatyzacji Górnika Zabrze i Zagłębia Sosnowiec. Paweł Jędrusik. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik powołała specjalny zespół, który przygotował już harmonogram działań. Aktualnie ten zespół wybrał podmiot, który dokonuje oszacowania wartości akcji, które nabędzie zainteresowany podmiot. Oczywiście zespół ten od samego początku do końca uczestniczy w całym procesie, tak aby wszystkie procedury zostały poprawnie przeprowadzone. Później w planach jest wybór inwestorów, składanie ofert pisemnych czy negocjacje. Podobnie jest w Sosnowcu. Miasto podpisało umowę z firmą, która ma przygotować piłkarskie Zagłębie Sosnowiec do sprzedaży. Mamy również zgodę Rady Miejskiej i teraz będziemy czekać na efekty pracy tej firmy, która ma się przyjrzeć od środka przez najbliższy czas, jak działa ta firma, jakie kroki trzeba podjąć, aby spróbować wyprowadzić ją na prosto. Zdaniem dziennikarza sportowego Wojciecha Marczyka sprzedaż klubów nie będzie łatwą sprawą. Będzie dużo rozmów wokół tego, będzie dużo chodzenia, będzie dużo badania, bo też trzeba sprawdzić po tych wielu latach, kiedy samorządy zarządzały oboma klubami, w jakim one są dokładnie stanie finansowym. Czy po prostu nowemu nabywcy, krótko mówiąc, jeżeli wejdzie do budynku klubowego, nie wypadnie jakiś, brzydko mówiąc, trup z szafy. No i chodzi też o to, aby po sprzedaży kluby same nie stały się trupami, czego nie chciałyby nie tylko miasta, ale też kibice.